8. 12 liceum ogólnokształcące bez pierwszych klas. Będzie likwidacja tych szkół? Kukiz 15 o ewentualnych zwolnieniach w radomskich domach pomocy społecznej. Powiemy też, dlaczego radomianie i radomianki wezmą udział w czarnym proteście. Monika Stanikowska, witam i zapraszam na piątkowe wydanie dziennika. Brak pierwszych klas w 8 i 12 liceum ogólnokształcącym to efekt małej liczby chętnych. Od 1 września dwa radomskie licea rozpoczęły rok szkolny bez pierwszych oddziałów. Jeżeli w przyszłym roku sytuacja się powtórzy, niewykluczona jest likwidacja tych placówek. W tej szkole pierwszoklasistów nie zobaczymy. Tylko drugie i trzecie oddziały w roku szkolnym 2016-2017 rozpoczęły tu edukację. Zarówno 8, jak i 12 liceum ogólnokształcące w tym roku nie zrealizowały naboru do pierwszych klas. Większa część absolwentów gimnazjów w porównaniu do poprzednich lat wybrała szkoły zawodowe i bardzo dobrze. I dodatkowo w trzech liceach, mianowicie w Liceum Chałubińskiego, w Liceum Trauguta i w Liceum Kochanowskiego w związku z rozbudową, powstały dodatkowe oddziały, gdzie było bardzo dużo chętnych. Decyzja o braku naboru do dwóch liceów podejmowana była jeszcze przed ogłoszeniem przez minister edukacji narodowej reformy szkolnictwa. Teraz może się okazać, że szkoły trzeba będzie zlikwidować. To są wszystko dywagacje i rozważania. Ja mówię, że podstawowym zdarzeniem w komponowaniu czy w konstruowaniu sieci szkół będzie przygotowanie tej sieci w oparciu o już zatwierdzone akty prawne, czyli zapisy nowej ustawy Prawo oświatowe, która w tej chwili jest na etapie konsultacji społecznych. Wiceprezydent Radomia podkreśla, że tegoroczne wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności do liceum, będą wnikliwie oceniane. Może się okazać, że w przyszłym roku zmniejszy się liczba oddziałów w liceach. To zdarzenie powinno być również sygnałem dla nas jako organu prowadzącego, żeby dokonać analizy w skali całego miasta ilości otwieranych klas w liceach ogólnokształcących. To wszystko się działo w pewnym tle bardzo ważnego zdarzenia, jaką jest propozycja zmiany systemu kształcenia w ogóle w Polsce. I myślę, że to się będzie nakładać w sposób taki równoległy do faktu, że jeśli wejdzie proponowana przez ministra edukacji narodowej ustawa, to ta sieć szkół przy okazji tego, co się stało w tym roku, jeżeli chodzi o te dwa licea, będzie komponowana całościowo. W tym roku szkolnym naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w Radomiu rozpoczęło ponad 14 tysięcy uczniów. Na czwartkowej konferencji prasowej przedstawiciele ugrupowania Kukiz 15 poinformowali, że, i tu cytat, są przymiarki do zwolnień w domach pomocy społecznej w Radomiu. Zwolnienia miałyby być efektem powstawania Centrum Usług Wspólnych, które obsługiwałoby różne jednostki w mieście. Urzędnicy potwierdzają, że centrum faktycznie powstanie, ale zwolnień nie będzie. Chodzi m.in. o takie domy jak Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy na Ustroniu. Przedstawiciele Kukiz 15 dowiedzieli się o zwolnieniach od pracowników DPS-ów, którzy są członkami Platformy Obywatelskiej. Są przymiarki do zwolnień w DPS-ach i później dowiedzieliśmy się, że także w przedszkolach. Wszystko to jest pod nazwą Centrum Usług Wzajemnych. A to polega na tym, że administracja w DPS-ie będzie ograniczona, następnie w przedszkolach też. To jednak według Jana Maniaka nie koniec zwolnień. Jeżeli chodzi o DPS-y, to też są różne pomysły, żeby ograniczyć także personel medyczny i opiekuńczy. A to już zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu podopiecznych. Tym bardziej, że jak twierdzi Jan Maniak, 4 lata temu też były takie pomysły. Z ich realizacji wówczas się jednak wycofano. Poprosiliśmy o komentarz wiceprezydenta Radomia. Jerzy Zawodnik podkreśla, że jest plan uruchomienia Centrum Usług Wspólnych. To, zdaniem wiceprezydenta, może prowadzić do oszczędności, ale nie do zwolnień. Kiedy patrzymy na kwestie wydatków domów pomocy społecznej i widzimy, że na dziennej stawki wyżyniowej dla jednego mieszkańca może być różnica nawet 2 zł, to w naszej ocenie, kiedy ogłosimy wspólny przetarg dla wszystkich domów pomocy społecznej, może być taniej. Może być taniej na usługach remontowych, na kwestiach księgowości, obsługi informatycznej, na wspólnych zamówieniach publicznych. To ma przynieść korzyści. Wiceprezydent Zawodnik potwierdził więc, że redukcja zatrudnienia nie jest przewidywana. Zwolnienia mogą dotyczyć jedynie osób, które nabyły prawa emerytalne. Na pewno, jak podkreśla Jerzy Zawodnik, nie będą dotyczyć pozostałych osób, na przykład tych na etatach pielęgniarskich.
ruszyły 12 targi pracy w Radomiu. W sumie podczas tegorocznych targów bezrobotni mieli do dyspozycji ponad 1200 ofert pracy. W tym roku bezrobotni mogli wybierać spośród ofert dotyczących ponad 70 profesji. Bezrobocie to wciąż jeden z najważniejszych problemów Radomia i dawnego województwa radomskiego. I choć obecnie jest ono na najniższym poziomie w XXI wieku, to wciąż nie brakuje osób, które pracować nie chcą. Jeżeli jeszcze 27 200 osób pozostaje bez pracy, bez względu na to, czy to jest ich wybór, czy to jest konieczność, to jest to problem. Natomiast muszę powiedzieć, że około połowy z tych ludzi nie jest pracą zainteresowane. Zupełnie nie jest. Więc nam będzie coraz trudniej ludzi aktywizować, bo trudno jest pomóc komuś, kto tego nie chce. Jak podkreślał dyrektor Bakuła, rynek pracy zmienia się. Dobry pracownik staje się dużo ważniejszy niż dobry pracodawca. W sumie piątkowe targi pracy odwiedziło kilkaset osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia. Nawet kilka tysięcy kobiet w Radomiu może zaprotestować w poniedziałek przeciwko proponowanym zmianom w zapisach ustawy dotyczącej aborcji. Czarny protest, bo takim mianem określono ten dzień, ma być odpowiedzią na projekt ustawy przygotowany przez Fundację Pro Prawo do Życia i Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Ludis, całkowicie zakazujący aborcji. Radomski protest rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 16 przed gmachem Urzędu Miejskiego. Będzie odpowiedzią na zaproponowane w Sejmie zmiany w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Chodzi o zapisy dotyczące m.in. uchylenia badań prenatalnych czy karze więzienia dla matek decydujących się na aborcję. Naszym zdaniem wprowadzenie zaostrzenia ustawy aborcyjnej to sprowadzenie za wszelką cenę ideologicznie i światopoglądowo kobiety do roli inkubatora. Dobrze wiemy, że są takie sytuacje, w których niestety dla dobra życia matki należy przeprowadzić aborcję. Są również przypadki bardzo traumatyczne dla kobiet, które zachodzą w ciąży w wyniku przestępstwa, w wyniku gwałtu. Dlatego, jak podkreśla Marcin Dąbrowski, nie ma zgody wielu środowisk, także politycznych, na nowe zapisy ustawowe. Na zaproponowane zmiany nie godzi się także radomianka Marta Ratuszyńska. Dla mnie to oznacza, że właściwie każda osoba w pewnym sensie może się czuć zagrożona, że jeżeli w jakiś sposób przyczyni się do poronienia, nawet w sposób nieumyślny, poronienia kobiety, i nie chodzi tutaj tylko o kobietę, ale również o inne osoby, które mogą to zrobić, nawet nie wiedząc o tym, że kobieta jest w ciąży, mogą stanąć przed sądem. Dlatego w ramach ogólnopolskiego strajku kobiet Marta Ratuszyńska zaproponowała na Facebooku, by w poniedziałek w Radomiu przy okazji czarnego protestu także oddać krew. To oddanie krwi też jest taką symboliczną sprawą, ponieważ ja też jestem za ratowaniem życia ludzi i jeżeli oddamy krew, to przecież ratujemy komuś życie. I również możemy to życie ratować kobiecie w ciąży, a także dziecku, czy nawet płodowi, tak, który jest w brzuchu matki. Zdaniem Anny Białkowskiej, posłanki Platformy Obywatelskiej, która zadeklarowała udział w poniedziałkowym proteście, dotychczasowe zapisy ustawowe obowiązujące od 1993 roku powinny być utrzymane, bo są efektem kompromisu wielu środowisk. Proponowane zmiany, zdaniem posłanki, są niedopuszczalne. Idą za daleko, że cofamy się do średniowiecza, że my chcemy tego, co wypracowane było dotychczas i to jest dobre. Sprzed gmachu Urzędu Miejskiego uczestnicy protestu przejdą ulicą Żeromskiego do radomskiej siedziby Prawa i Sprawiedliwości, która mieści się na rynku. Symbolem sprzeciwu mają być wieszaki trzymane w dłoniach przez protestujących. Wieszak jest to takim symbolem dokonywania domowym sposobem swego czasu dawno temu aborcji. Złożymy te wieszaki pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. Organizatorzy podkreślają, że poniedziałkowa akcja nie ma charakteru politycznego. Może wziąć w niej udział każda osoba, która nie godzi się na zaproponowane zapisy zmieniające dotychczasową ustawę. Na koniec tego wydania dziennika mamy jeszcze dla Państwa zaproszenie do obejrzenia najnowszego odcinka Słonecznej TV. W tym tygodniu Sushi Master zdradzi, jak przygotować najpopularniejszą japońską potrawę. Do sushi używamy krewetek zazwyczaj gotowanych. Są one najpierw prostowane na wykałaczce, jak do szaszłyka, potem gotowane, następnie są sparzane w
najpierw w gorącej wodzie we wrzątku, później wrzucane do lodu, dzięki czemu bardzo fajnie odchodzi skórka, skorupka krewetek, która jednocześnie nadaje im bardzo, bardzo dużo smaku. Do drugiego futomaka użyjemy łososia w sosie teriyaki. Jest to łosoś grillowany, polany sosem teriyaki słodkim japońskim. Dołożymy do jednej rolki szczypiorku, do drugiej japońskiej rzodkwi. Ten odcinek już teraz dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Programy. I tym zaproszeniem kończymy to wydanie dziennika. Przed nami jeszcze sport i prognoza pogody. Do zobaczenia! W sobotę Radomiak Radom zmierzy się w meczu 11. kolejki drugiej ligi z Beniaminkiem Polonią Warszawa. Zespół Wernera Liczki będzie faworytem tego starcia, ale na pewno nie może zlekceważyć ekipy ze stolicy. Początek spotkania o godzinie 17.30 na stadionie przy ulicy Narutowicza. Retransmisja pojedynku tuż po jego zakończeniu na www.zebra.tv. Kolejne spotkanie ligowe rozegrają też piłkarze Broni Radom. Podopieczni Dariusza Różańskiego zmierzą się na wyjeździe z Czerwoną Latarnią Ligi, startem Otwock i trudno sobie wyobrazić, żeby drużyna z Plant straciła w tym meczu punkty. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 13.00. W niedzielę pierwszy oficjalny mecz w sezonie 2016-2017 rozegrają koszykarze Rosy Radom. Zawodnicy Wojciecha Kamińskiego zmierzą się w Zielonej Górze z miejscowym Stelmetem, a stawką tego starcia będzie Super Puchar Polski. Początek o godzinie 20.10. Transmisja w Polsacie Sport. Na czwarte zwycięstwo z rzędu liczą piłkarze ręczni Uniwersytetu Radom. W sobotę o godzinie 18.00 przed własną publicznością zmierzą się z AZS UW Warszawa. Odkryj słoneczną stronę segregacji odpadów. Segreguj śmieci, pokaż ekoklasę, zachowaj kasę. Codziennie tysiące Polaków potrzebuje krwi. Ale krwi nie można wyprodukować. Można tylko liczyć na ludzi szlachetnych i honorowych. Chwyć czerwoną nitkę. To proste i bezpieczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. W sobotę w Radomiu pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, temperatura do 22 stopni. W niedzielę przejściowe zachmurzenie, na barometrach 1000 hektopaskali. W poniedziałek ochłodzenie, termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 15 stopni, możliwe przelotne opady deszczu.